sylwetkę 3/4 i chciałabym z przodu od pasa w górę, bo ten gorset ma takie fajne rzeczy, które chciałabym złapać. Jesteśmy z właścicielką płaszcza i sukni. Sesję robimy zdjęciową. Robimy sesję zdjęciową do katalogu, gdzie jedno zdjęcie będzie przedstawiało jeden konkretny element, bez otoczki, bez dodatków, bez niczego, tak żeby jakby jak najwierniej pokazywać, co to jest. Bo mamy bardzo wiele sesji zdjęciowych, gdzie tam są pełne stylizacje z mnóstwem biżuterii, dodatków, z tłem, z pozami, z rekwizytami, z bardzo wymyślonymi makijażami i fryzurami i one troszeczkę zaciemniają cały ten obraz tego, z czego to się składa, z pojedynczych elementów. Tak więc teraz pracujemy na tym, żeby to było jak najbardziej w wersji sauté. Jak się bawisz na sesji? Bawię się bardzo dobrze. A jak oceniasz organizację? Organizacja doskonała, wszystko na miejscu, wszystko na czas. Stroje szybko zmieniamy, każdy wie, co ma robić, więc bardzo dobrze. A to jest twoja pierwsza taka sesja, czy już miałaś okazję uczestniczyć w czymś takim? Miałam okazję, aczkolwiek pierwszy raz wśród znajomych, kiedy robimy to właściwie dla zabawy, chociaż też ciężka praca, tak? Mamy efekt w postaci katalogu strojów, a okupiony troszeczkę ciężką pracą, plus dobra zabawa. A podobają ci się te kreacje, które masz na sobie? Fantastyczne, fajnie, że na co dzień nie można się tak ubrać, ale fajnie się wcielić na jakiś czas i poudawać sobie taką damę. Płaszcz i suknia, ile ma w ogóle strojów do wypożyczenia? No właśnie tyle, ile zrobimy z tym dzisiaj, to się dowiemy. Tak naprawdę jak zrobimy tą sesję katalogową, to się wreszcie dowiemy, ile mamy strojów. Dobrze się bawisz na sesji? Jest bardzo ciekawie. Jak oceniasz organizację, ale tak po cichu? Nie, naprawdę, może być. Jak na taki szał, który się tu dzieje i tyle ubrań, które latają w powietrzu, jest naprawdę spoko. Na jakie okazje udostępniacie stroje, wypożyczacie je? Znaczy tak, zaczęliśmy od larpów, bo to wiadomo. Bo tak jakby wiadomo, dlatego, że my się wywodzimy z ruchu larpowego. Na początku sami byliśmy graczami, ciągle trochę jeszcze gramy i wypożyczaliśmy rzeczy kolegom, znajomym na larpy. Potem też i nieznajomym, kolegom kolegów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To szło pocztą pantoflową, ale to się bardzo rozciągnęło. Teraz tak, wypożyczamy na sesje zdjęciowe, na plenery fotograficzne, wypożyczamy do filmów. A to jest pierwsza twoja tego typu sesja? Wiesz co, sesja taka produktowa, tak, kompletnie rzecz biorąc tak. Jeśli chodzi o sesje troszeczkę innego typu, czyli na przykład, nie wiem, na konwentach jak robimy, czy na imprezach, to już parę przeżyłem, ale taka rzeczywiście zorganizowana, powiem szczerze, pierwsza. A podobają ci się te stroje, w których jesteś fotografowany? Wiesz co, dodają na pewno animuszu i od razu można dzięki nim stworzyć sobie jakąś postać, od razu wiadomo, jak pozować w tym, tak? Aha. Jest od razu pomysł, jest od razu co zrobić, tak, bardzo mi się podobają. A teraz za kogo jesteś przybrany, no, że się tak zapytam? Dostałem strój pilota sterowca, więc staram się wejść troszeczkę w klimaty steampunku, także tutaj właśnie kombinuję właśnie z goglami, z jakimiś dodatkowymi elementami. Dużo zdjęć już zrobiliście do tej pory? Nie mam bladego pojęcia, ale podejrzewam, że 4-5 setek. A powiedz mi, co jest trudnego w takich stosunkowo wydawałoby się łatwych zdjęciach? Trudnego, żeby za każdym razem pamiętać o wszystkich szczegółach. Jak masz człowieka, to trzeba pamiętać o tym, żeby przy każdym zdjęciu on wyglądał mniej więcej bardzo podobnie i uważać na wszystkie takie szczegóły, typu włoski, które gdzieś, takie kosmy. O nie, i to przy zdjęciach, które mają pójść do katalogu, czy pokazywać produkt, musi być uładzone na tyle, żeby nie odwracało uwagi, a jest to pierwsza rzecz, na którą każdy człowiek zwróci uwagę, nie? I to jest najgorsze, bo w 10 godzinach masz już dosyć, bo nie widzisz tego po prostu najzwyczajniej w świecie, no bo jesteś zmęczonym i no wtedy dobrze jest, jak jest kilka osób, które to są w stanie zauważyć i przypilnować. A na jakiej zasadzie wypożyczacie te stroje? Wypożyczamy stroje odpłatnie, wypożyczamy za kwotę od elementu stroju. Cenę liczymy na jakby na jedno wydarzenie, na jeden event, tak? Nie robimy tak, że trzymamy kilka dni w te, czy kilka dni w tamte, że nie liczymy za każdy dzień. Jeżeli ktoś idzie na daną imprezę, to mu liczymy za jedno wyjście. On weźmie dwa dni wcześniej, a te dwa dni później. A podobają ci się te stroje, które masz na sobie? Miałeś okazję mieć? No. Jestem pod wielkim wrażeniem. Płaszcz i suknia oferują bardzo fajne stroje. No, mam nadzieję, że kiedyś się będę u nich wyposażał. A wypożyczałeś już coś kiedyś od nich? Tak, tak. To było na Orkonie w zeszłorocznym. No i wtedy braliśmy z całą ekipą stroje marynarskie, więc w sumie... I zrobiliście wrażenie? No, byliśmy najlepsi na grze. No, to mówię samo za siebie. Okej, dzięki wielkie. Dziewczyny, zmęczone już? No tak trochę, bo my od 9 jesteśmy tutaj, więc... Przed każdymi kolejnymi zdjęciami poprawiacie dziewczyny? Trzeba sprawdzić, czy się ktoś nie świeci, czy się coś nie rozmazało, nie wiem, właśnie, czy usta się... Teraz to zrobię. Czy się nie zjadło szminki właśnie? Przestańcie, czy
A na czym polega taki makijaż do takiej sesji? No tutaj jakby poproszono nas o taki make-up, no make-up, czyli po prostu niby, że jesteśmy tacy piękni i młodzi na co dzień i chodzimy, w ogóle nie umalowani. Rozświetlenie też twarzy, no. Znaczenie policzków lekkie, delikatnie, naturalnie. Delikatnie, bez żadnych, nie wiem, ciemnych oczu czy jakichś szalonych kolorów. Tak, żeby jeden makijaż pasował do wielu stylizacji, bo jakby nie, tutaj twarz jest najważniejsza, tylko ubrania, bo... Szczególnie, że tych stylizacji jest bardzo dużo. Myślałam, że będzie gorzej, że będziemy jakoś padać tutaj, nie wiem. W ogóle, ale tak jest miło, przyjemnie, jakoś to się rozkłada. Też fajnie, bo jesteśmy we dwie, więc sobie pomagamy. Jedna tutaj coś tam zrobi, jedna przyklinuje, jedna odpocznie. To jest bardzo fajne. Szczególnie, że obydwie się kolegujemy, lubimy i łatwiej jest nam razem pracować. Jesteś fotografem, ale masz jeszcze jedną rolę, prawda? Tak, jestem tutaj ogólnie pomocą i rękami wszędzie, gdzie inni nie mogą wsadzić rąk. Modelki są piękne i naprawdę jak sobie jest radzą. Na czym oko za... No, radzą sobie niesamowicie. Jak kreacje podobają się? Cudowne. Muszę przyznać, że są fantastyczne. Można się naprawdę poczuć jak księżniczka albo jakkolwiek inny sposób, jaki się chce, jeżeli się ubiera takie rzeczy. A wypożyczałaś już coś od płaszcza i sukni? Tak, jak najbardziej już parę rzeczy sukni, między innymi tą sukienkę. Naprawdę rzeczy są fajne i można sobie coś dobrać do każdej stylizacji, jaką się chce. I zrobiłaś wrażenie? Tak. Na tyle, że parę znajomych poprosiło mnie, patrząc na moje zdjęcia, że by jeszcze pożyczyć takie te rzeczy i gdzie w ogóle, skąd je mam. No to rewelacja, dzięki wielkie.